Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, fenomenalna partia przed nami. Bardzo młodego zawodnika z Polski, Jan Klimkowski, ranking 2520. Jest to zawodnik, który bierze udział w Mistrzostwach Świata do lat 16, także zwróćmy uwagę na jego młody wiek, niesamowite umiejętności i kapitalną partię, która obiegła świat szachowy. Niesamowite poświęcenie, które zastosował Janek, nie mogło obejść się bez echa. Zapraszam do analizy. Pragnę przypomnieć, że w momencie, gdy nagrywam ten materiał, na prowadzeniu jest Jakub Siman oraz Jan Klimkowski. Panowie mają odpowiednio 7,5 i 7 punktów w Mistrzostwach Świata, także dominują swoją grupę póki co. 3 rundy do końca. Trzymamy za nich kciuki. A tymczasem przejdźmy już do partii, gdzie Janek rozgrywa tę partię z mistrzem Świdę 2339. Janek zagrywa C5, skoczek na F3, posunięcie D6, czyli tutaj się szykują już takie schematy, warianty Najdorfa. Znając właśnie Janka, tak też będzie chciał grać. Bicie na D4, skoczek na F6. Tutaj juniorzy są naszpikowani teorią bardzo dobrze. Janek jest generalnie bardzo zawsze dobrze przygotowany, jeśli chodzi o teorię. Bardzo ambitny człowiek, młody człowiek. Miałem przyjemność z nim też grać 2 razy partię klasyczną. Jeszcze kiedyś jedną partię wygrałem i to w sumie cudem można powiedzieć, ale już drugą partię chyba 2 lata temu już niestety przegrałem. Ale walka nadal była. Mimo wszystko Janek rozwinął się fantastycznie. Posunięcie A6, mamy wariant Najdorfa. Goniec zagrywa na E3, E5 z atakiem na skoczka. Jedna z możliwości, ten skoczek sobie ucieka na pole B3 i goniec zagrywa na E6. Oczywiście ten goniec ma na celu pilnowanie bardziej pola D5, ale też przy okazji wyprowadzamy po prostu figurę. H3 ze strony przeciwnika, żeby może nie było takich niespodzianek, choć teorii tutaj nie znam aż tak, jak młodzi zawodnicy, którzy siedzą cały czas w szachach. Ale Janek gra normalne szachy. Słuchajcie, teoria teorią, ale logika musi być zawsze. I tutaj skoczek zagrywa na C6. Zwykle w tych schematach ten skoczek staje na polu D7, żeby się przestawić przez B6, przez C4. Całkiem się ciekawie to może wyglądać, ale widocznie coś tu Janek przygotował. Hetman F3 ze strony przeciwnika to przygotowuje na pewno długą roszadę i daje możliwość białym na szybki rozwój. Wieża C8 i zwróćcie uwagę, jak gra nasz zawodnik. On nie wyprowadza gońca, nie robi roszady, tylko najpierw aktywizuje figury na skrzydle hetmańskim, co jest częstym gościem i tak mniej więcej powinno się grać obronę sycylijską, dlatego że celem czarnych jest gra na skrzydle hetmańskim. Długa roszada nastąpiła i Jan Klimkowski przystępuje do konkretów, bo zwykle taki ruch by zagościł na pewno na szachownicy, przynajmniej z mojej strony, a Janek zagrywa skoczek A5. Bardzo konkretne zagranie, zwróćcie uwagę, fajnie się otwiera wieża, goniec świetnie celuje po diagonali i skoczek ma możliwość zbicia. Jednakże białe grają skoczek D5, to jest słuszne zagranie białych. Tutaj chodzi o to, żeby zablokować gońca przede wszystkim, no i idzie konkret. Mianowicie bicie na B3, pionek odbija. Ktoś by pomyślał, a wchodzę hetmanem, zaraz dam mata. No nie, to nie takie proste, tutaj król zawsze zagrywa na B1 i nic się nie dzieje. Więc Janek postanowił zbić skoczkiem na D5, pionek odbił, czyli już struktura pionków w centrum została względnie ustabilizowana, goniec wrócił. No i tak naprawdę białe mają co chciały, czarne mają co chciały. Wieża wolna, to wygląda dobrze, bo C4 to, jak zostanie zagrane C4, to zawsze możemy spróbować zagrać tutaj B5, próbować podrywać się z tej strony, ale no C4 ciężko zagrać, gdy wieża jest na jednym rentgenie z hetmanem, choć w dzisiejszych czasach ruchy szachowe mogą bardzo zaskakiwać, ale to wynika z tego, że komputery już tak rozpracowały pewne pozycje, że ludzie po prostu się czasami ich uczą na pamięć. Pionek zagrywa na G4. To jest ruch właśnie taki trochę atakujący, łapiący przestrzeń. No i Janek zagrywa G6. Bardzo dobre posunięcie. Tutaj goniec G7. Ja osobiście bym już szybko zagrał goniec na E7 i próbował coś tędy robić, ale jednak G6 będzie miało swoje plusy. Może do F5 dojdziemy, może do H5 dojdziemy. Posunięcie goniec na D3. Goniec G7. H4. No i tutaj, moi drodzy, posunięcie H5.
To jest takie standardowe zagranie, które ładnie blokuje te pionki i coś trzeba zrobić. Zwróćcie uwagę na to, że jak będzie przepchanie pionka, to goniec wjeżdża na G4 i czysta jakość więcej, co nie znaczyłoby, że to jest bardzo łatwa wygra na czarnych, no ale przewaga jakości to zawsze przewaga jakości. Więc w tym momencie białe zbiły, otwierając pozycję, na co czarne odbiły wieżą, rzecz jasna, i wieża z D na G1. No i to widać teraz gołym okiem, że wieże się ustawiły bardzo dobrze do tego, żeby atakować. Tutaj powstaje taka ciekawa rzecz. Jeżeli Janek by zbił pionka na H4, no to napotkałby na pewno posunięcie goniec na G5. Jeżeli jest bicie na H1, no to rzecz jasna nie opłaca się zbić hetmana, bo odbijamy tu z szachem i odbijamy potem gońca, więc czarne by miały ogromną przewagę materialną. Ale po wybiciu hetmanem, zasłonięciu się tutaj gońcem i F4, pozycja mogłaby być no taka mało ciekawa czarnymi. Czarne musiałyby tutaj rozgrywać jedyne takie najlepsze posunięcie, żeby nie wpaść w tarapaty. Zobaczcie, król jest zroszowany, hetman na wolnej linii. Gońce celują, tu może się otworzyć linia. Może się robić niebezpiecznie, trzeba bardzo na to uważać. No więc Janek nie zbija tego pionka, tylko zagrywa hetman F6. Bardzo sprytne zagranie. No bo licząc właśnie na wymianę hetmanów, po wymianie hetmanów już ten pionek byłby w poważnym zagrożeniu i na końcówkę na pewno nasz zawodnik liczył, żeby spróbować przeciwnika w tej końcówce właśnie pooszukiwać. Oczywiście mówię tutaj bardziej o takim oszustwie czysto pozytywnym, szachowym, czyli umiejętnościowym. Jednakże w tej pozycji na przykład wieża mogłaby zbić, co ciekawe, słuchajcie, no odbicie wiązałoby się ze zbiciem i białe by miały przewagę, więc tutaj trzeba było zagrać królem. I w tym układzie, na przykład jak wieża by wróciła, no to zagranie wieżą i tutaj celujemy w pionka. Oczywiście czarne tego pionka odzyskają i ta pozycja jest mniej więcej równa. Choć na pewno dużo gry jeszcze przed zawodnikami by było. Wróćmy do pozycji po hetman F6, jak było w partii. Hetman zagrał na E4. I to już jest pierwsze poważne przewinienie białych, choć białe jeszcze nie dostrzegają zagrożenia. A Janek, zakładam, że nasz zawodnik tutaj bardzo dobrze przeanalizował pozycję i zagrał gońcem na F5. Świadczy też o tym czas i pomyślał nad tym bardzo długo, bardzo poważne posunięcie. Zobaczcie, że po hetman na A4 szach, król F8 i goniec G5. Co tutaj jest takiego niesamowitego w tym, co Janek zagrał, jeśli chodzi o gońca F5? Zwróćcie uwagę, że hetman F6 nie ma ucieczki. Jasne, moglibyśmy zbić wieżą, odejść hetmanem, ale tracimy jakość i tak naprawdę pozycja nasza się sypie. Nasz zawodnik tutaj, moi drodzy, przemyślał i przeanalizował sytuację, bardzo intuicyjnie do tego podszedł i zagrał najlepszy ruch pozycji, rewelacyjne poświęcenie hetmana. Goniec D3, moi drodzy, wykorzystuje fakt wieży na C8, przeciwnik zbił tego hetmana i bardzo ważne wtrącenie na C2. Bez tego cała kombinacja by się nie udała. Król zagrywa na D1, no bo jak król zagrywa tutaj, no to zawsze jest młynek i odbijamy hetmana. Przykładowo, król D1 i goniec na F6. I zwróćcie uwagę, dwa gońce za hetmana. Tyle, że pozycja białego króla trzeszczy. I tu się robi bardzo ciężko. Z białymi bardzo trzeba uważać. Hetman wleciał na D7. No to jest też zagranie na pewno dobre, z uwagi na to, że białe szukają kontry i chcą tego pionka na pewno zbić. I teraz nasz zawodnik popisuje się po raz kolejny fantastycznym wyczuciem pozycji. Słuchajcie, bo większość z nas zapewne, ze mną włącznie, pierwszą myśl, jaką by miała, to jak obronić pionka D6, czyli goniec E7. Gram i bronię. A nasz zawodnik nie. Nasz zawodnik olał tego pionka i zagrał E4. Piękne zagranie. Otwiera to wieżę, otwiera to gońca i daje większe możliwości do ataku na białego króla. Hetman zbił z szachem. Król się w tym momencie już ładnie schował. Fakt, że asekuracja zawsze jest na D8, jeśli chodzi o tego pionka, to jest pozytywny aspekt tej pozycji, ale myślę, że i tak tutaj czarne sobie, przepraszam, tak nie było, to mój błąd, tutaj czarne i tak sobie radziły, bo wieża zawsze może zagrać na D5. Moi drodzy, w tym momencie wieża na H3. No białe próbują jakichś tutaj opcji obronnych. Wieża F5. Janek szuka dobrej drogi dla kolejnej wieży. No i jak tam wieża na F2 by już stanęła, no to myślę, że partia by się skończyła bardzo szybko. Wieża G2 z obroną.
I nasz zawodnik najlepszy ruch w pozycji zagrywa. Naprawdę wyczucie fantastyczne. Wieża B2. To też jest ładny ruch, bo król tak już nie patrzy w tą wieżę i zawsze mamy możliwość dania szacha, ewentualnie mata, bo jak na przykład byśmy zagrali tutaj, to już siatka matowa jest gotowa. H5 ze strony białych. No i teraz ten ruch pokazuje, że czarne mają fajną możliwość kolejną do tego, żeby odzyskać trochę materiału i stworzyć kolejną groźbę. Najlepszy ruch w pozycji znowu zagrywa Jan Klimkowski. Goniec G5. Zwróćcie uwagę, gońce szaleją niesamowicie, zaraz będzie mat. Więc białe tego gońca muszą zlikwidować i już też ta przewaga troszeczkę się niweluje. Już ta wieża się robi bardzo aktywna. Wieża zagrywa na G3 i Janek bije na H5, bo ta wieża musi grać aktywnie, a zwróćcie uwagę, że pozycja króla jest nadal tutaj bezpieczna. Ale właśnie, co ciekawe, tutaj nasz zawodnik niesamowicie to przeliczył, słuchajcie. Jestem pod wielkim wrażeniem jego umiejętności. Mianowicie białe zbiły wieżą na G6. I to jest ruch, który jest bardzo niebezpieczny. Trzeba to mega dobrze policzyć czarnymi. I słuchajcie, bicie na G6 niestety nie wygrywa partii, tylko remisuje. Tutaj białe dałyby wiecznego szacha. Hetman C7, król H6. Hetman wraca i po tych czarnych polach atakujemy króla. Jeżeli tak, no to znowu w ten sam sposób. Jeżeli król na przykład by odszedł na F6, to jest możliwość hetman C3 i zdjęcie wieży, więc tutaj jeszcze czarne miałyby pewnie jakiś problem, więc trzeba było uważać bardzo. Więc po tym wybiciu Jan Klimkowski z zimną krwią zagrywa król H7. Nieprawdopodobne zagranie obronne, fantastyczne. I zwróćcie uwagę, niby ciężkie figury blisko czarnego króla, ale nic się nie dzieje. Wieża wraca, bo groził prosty ruch wieża H1. Wieża H1 dokładnie z matem. Janek zagrywa E3. Rewelacyjny ruch, który otwiera kompletnie pozycję. Tutaj nastąpiło bicie, no bo też grozi takie zagranie, więc przeciwnik wybił. I wieża zagrała na H2. Z jednoczesną kapitulacją, moi drodzy, białych, z uwagi na to, że tu grozi po prostu mat. Nie ma za bardzo jak się od tego bronić. Jasne, że hetman może zbić wieżę, no ale po tym wybiciu zostaje figura więcej. Realizacja przewagi tutaj czarnych jest już banalna, szczególnie na tym poziomie. Goniec zawsze łapie te pionki. I nie, chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć, że jest prosta wygrana. Niesamowita partia Jana Klimkowskiego. Gratulujemy. Jestem pod wielkim wrażeniem. Moi drodzy, przypominam, dzisiaj do godziny 22 szachowy ekspert jest do nabycia. Mamy 22 listopada. Właśnie w tym dniu można jeszcze nabyć ten kurs. Zapraszam, podlinkuję to w komentarzu. A tymczasem dziękuję za uwagę i trzymamy kciuki za naszych polskich juniorów. Pozdrawiam serdecznie, cześć.